Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Problemy z nieprawidłowym zagospodarowaniem odpadów nie trwają od dzisiaj. Być może ostatnie pożary części magazynów odpadów doprowadziły do tego, że sprawa się stała publicznie znana. Były już wcześniej próby uszczelnienia tego systemu i doprowadzenia do tego, aby firmy, które legalnie i zgodnie z prawem zajmują się tą działalnością, były dobrze przez państwo traktowane, a jednocześnie, aby eliminowano tę tak zwaną szarą strefę. Nie zawsze te działania podejmowane przez instytucje państwowe, mam tu na myśli głównie Inspekcję Ochrony Środowiska, były skuteczne. O części powodów takiego stanu rzeczy mówił już pan minister. Zbyt słabe uprawnienia tej instytucji, ograniczenia dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli powodowały, że te kontrole były często nieskuteczne. Stąd zwłaszcza ta ustawa zwiększająca uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska jest tutaj bardzo potrzebna. Choćby likwidacja tego 7-dniowego terminu przeprowadzenia kontroli. I takie postulaty pojawiały się już wcześniej przy procedowaniu kilku innych ustaw, ale zawsze zwyciężał argument, że wolność gospodarowania, wolność przedsiębiorcy jest tutaj ważniejsza niż możliwość skutecznej kontroli działań prowadzonych przez firmy zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów. Okazało się jednak, i te wydarzenia z ostatnich tygodni potwierdzają to, że czasami niestety ta wolność gospodarcza powinna ustąpić przed skutecznością kontroli instytucji państwowych. Stąd bardzo nas cieszy tych wszystkich, którzy pracowali już wielokrotnie nad ustawami dotyczącymi gospodarki odpadami, że w końcu Inspekcja Ochrony Środowiska nie tylko, że uzyska większe uprawnienia, ale że zostanie dofinansowanie. Zwracaliśmy uwagę na to, że ta inspekcja otrzymała ogromną liczbę zadań dodatkowych, a stan kadrowy prawie się nie zmienił. Także niestety wymagane są tam dużo wyższe kwalifikacje niż przeciętnego pracownika w administracji i za tym powinny pójść także wyższe wynagrodzenia. Ta ustawa, mamy nadzieję, że doprowadzi do tego, że będą to nie tylko stabilne, ale i znacznie wyższe źródła finansowania. One są potrzebne także, aby unowocześnić te instrumenty techniczne, którymi dysponuje inspekcja i aby wprowadzić stały monitoring środowiska. Taki, który będzie według pracował jednolitych standardów. Dotąd próbuje się to wprowadzić tylko i wyłącznie w dziedzinie ochrony powietrza. O tym najczęściej się mówi w tej Izbie, ale przecież podobny monitoring można by prowadzić i należałoby prowadzić w sprawie wód, czy czasami także i w sprawie ziemi. I te dodatkowe środki na to ewidentnie powinny być wykorzystane. Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska pozwala także zwiększyć kompetencje generalnego inspektora wobec wojewódzkich inspekcji i powodować koordynowanie prac tych inspektorów, tym bardziej, że są często firmy prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami, które nie działają tylko na terenie jednego województwa. Wówczas więc taka koordynacja jest konieczna i przeprowadzenie kontroli choćby krzyżowych w kilku miejscach, w kilku województwach na raz na pewno zwiększy kontrolę, skuteczność tych kontroli. Wydaje się również oczywiste, że te rozwiązania zaproponowane w drugiej ustawie o odpadach, które znacznie ograniczą czas magazynowania odpadów, które określą w sposób szczegółowy wielkość tych odpadów, które mogą być magazynowane nie tylko w okresie długofalowym, ale i w krótkim okresie, a także wyższe kary za łamanie przepisów pozwolą przynajmniej ograniczyć szarą strefę, jeżeli ją nie zlikwidować. Bo dotąd okazywało się, że ci, którzy prowadzili działalność niezgodnie z prawem, ze szkodą dla środowiska i często zdrowia ludzi, bardzo często po łatwych przekształceniach formalno-prawnych tworzyli kolejne firmy i tak naprawdę kontynuowali tą działalność szkodliwą i nie można im było nic im zrobić. Stąd zapisy, które utrudniają prowadzenie tego typu działalności gospodarczej przez osoby, które już były karane za wykroczenia przeciw ochronie środowiska, powinny ułatwić ograniczenie tego typu procederu. Także i ta współpraca pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska a innymi instytucjami i organami administracji pozwoli na większą skuteczność. Dotąd często inspektorzy mieli problem z wejściem na tereny składowisk czy magazynów odpadów. Dziś przy przyjęciu tej ustawy mamy nadzieję, że to się zdecydowanie zmniejszy.
Stąd Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest zdecydowanie za dalszymi pracami nad tymi ustawami i szybkim ich przyjęciem, bo to pozwoli doprowadzić do tego, że środowisko i zdrowie Polaków będzie chronione.